Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Mamy wieczór i no przy jednym stoliku nasi siedzą, przy drugim stoliku ktoś inny siedzi. To nie będziemy już tak mocno nagrywać. Także odejdę nawet na moment, ale Misza się chciał coś wypowiedzieć przed chwilą, bo zaczął to prywatnie mówić. Ja mówię, to daj mi się nagrać, bo to będzie ciekawsze niż to, co wcześniej mówiłeś, powiedzmy tam na poprzednim odcinku. Zgodził się, zaraz wam opowie. Srejde sobie chce sesję zrobić na barze. Klienci poszli. Misza, co tam chciałeś powiedzieć, że wczoraj coś tego z Krzychem, żeście gdzieś byli? Motor był w naprawie, my byliśmy nad rzeką. Wracamy na chatę. Ja sobie tam wynająłem pokój na noc, bo nie było co wracać. I machnęli nam chłopaki od motora. Co znaczy machnęli? No pomachali na nas. Aha. Przyszliśmy, był już browar, było żarcie gotowe. Mówię, Krzysztof, słuchaj, trzeba trzymać kulturę polską. Siedź, zaraz będę. Przyniosłem litra wódki, no i kmerów poskładało. A potem ustaliliśmy z Krzysztofem o poranku, że te ostatnie 100 metrów na chatę, to ani ja, on nie pamięta. Krzysztof. No niestety, tak było. Nie mieli już stolik na zewnątrz. Ale nie, no pytanie, czy ty nie pamiętasz, jak wczoraj... No ja nie pamiętam, jak wrzuciłem do domu, bo trochę. Ja rozlałem, no. Wypiliśmy, a no potem się obudziłem rano. Czarną panterę żeśmy pili, no nie, Black Panther wcześniej na rzeku. O, iść, jaki zonzajer to musi być, nie? Sama I później wódką, co Misza kupił. Ale wiesz, o poranku, o odruch zawodowy, gdzie jest GoPro? Na półce. Uff, okej, okay, możemy iść spać dalej. Tak no, było. Ja w trybie sportowym, więc wam nie potowarzyszę, ale. Sportowy tryb. Ale nagram. Sportowy tryb życia. Nastąpiło zderzenie. Wołałeś, rozumiem, żebym coś nagrał, tak? Tak, końcówka jest taka, że dzisiaj odbieram żul motor. Patrzę tego mechaniura, mówię mu Chicoba. Czyli że kac, nie? Żeby bo mówi o Chicoba. Ale już miał browara gotowego. Dla mnie i dla Krzysztofa. Tak? Byliśmy w trójkę odebrać motor. Ale motor zrobiony? Zrobiony zajebiście. No to dobrze. Ale już wiesz, więź nawiązana. No to dobrze, relacje, nie? Chicoba, John. Ja tu jeszcze składam firmę, ale dalej coś wiruje. Dobrze, ja już wykonałem swoją pracę. Widzisz, godzina 10, ja cały czas pracuję, chłopie, żeby zarobić. Żeby zarobić. A teraz znowu, no przecież odpalona kamera, dalej pracuję. Żeby zarobić na to wszystko. Co tam, Krzychu? Słucham. No, widzowie żądają, żebyś się wypowiedział do kamery. Na jakikolwiek chcesz. Na jaki temat, to wiesz. Nie mam tematu, ty musisz podrzucić. Temat planów na najbliższy tydzień. Na najbliższy tydzień? Niestety planów nie mam. Czyli o następny miesiąc się nie pytam. No, także zobaczymy, co się zdarzy. Dobra. Krzychu pojechał. A ja sam zostałem z dziewczynami, reszta śpi. John piwko, a ja nocna herbatka. I wszystkim polecam herbata Puer, odchudzająca, sportowa. A dziewczyny na noc jeszcze biorą się za gotowanie jakichś swoich kwerskich potraw. Tofu chciałem. To jest tofu. Ale tu jest napisane, że to jest japońskie ryben tofu i Japanese tofu. Te białe tofu to jest właśnie japońskie. Chińczycy też to przygotowują oczywiście. I też to się w Chinach wtedy nazywa japońskie tofu. Tutaj jest kolendra. Jest jedno jajko. No i oczywiście instant. One to lubią. Makarony. Jak kiedyś mówiłem, jak te street foody są przygotowywane, to wszystko w ten sposób. Tam jakąś wodę gotują. Niech działają. Suszone warzywka. No i tutaj mamy te
trawki. To już nie jest naturalne. I co z tego wyszło? Zupa. Zupa jajeczna. Widzę, że już jedną zjadła miskę. Teraz będzie jadła drugą. Tofu and Nuruen egg. Ej, tofu, white tofu, Japanese tofu. To jest good? Straight away you don't eat. Full. No tak, full to full. No, a tam full. Witam wszystkich serdecznie z rana. Był wypadek, schodząc, spadłem ze schodów, ponieważ niosłem trochę rzeczy i miałem mokre klapki, bo się wykąpałem i umyłem sobie klapki. Znowu ta ręka. No, Krzychu przygotowuje opatrunki i na dupę sobie zbiłem. Mam nadzieję, że nic nie połamałem tym razem, ale to się okaże, jak adrenalina zejdzie. Słuchajcie, a więc było to tak. Schodzę ze schodów, wykąpałem się, klapki lekko wilgotne i niosę w jednym ręku laptop i w lewym ręku niosę laptop i telefon, a w prawym zawinięte pranie, ręcznik do prania i pełno prania zawinięte, taki pakunek. No i w momencie poślizgnięcia taka szybka analiza podświadomości, że tutaj laptop chronimy, z drugiej strony ta ręka, która już była niedawno złamana, nadal jest nawet lekko podpuchnięta gdzieś tam. No i podświadomość wybrała, lecisz na dupę. I przyjąłem cały ten, nie? Bo ta ręka, co widzieliście, to tam lekko zdarta, trochę krwi upuściłem tylko. Ale chodzę, żyję. Ale tak czy inaczej, w związku z moimi ostatnimi wypadkami, odwołuję moje wszelkie walki w formule MMA oraz innych formułach we wszelkich federacjach do odwołania. Odwołuję. I w ogóle to chyba kończę karierę sportową i zawieszam wszelkie treningi, bo źle się to kończy. Słuchajcie, idziemy ze Strady na śniadanie do Chińczyka. Także jestem cały poobijany. Jak mówiłem, koniec na razie ze sportem, bo sobie jeszcze jakie wiązadło pozrywam i będzie jeszcze gorzej. Jak mówiłem, Misza pojechał z żun z samego rana do miasta, a ja zaraz będę jechał, bo zaraz muszę jechać. Ja już wybrałem jajecznicę na pomidorach, a Strayle cały czas wybiera. A nie ma Chińczyków, są sami Khmerzy póki co, bo jeszcze nie odczynne. Mamy to. O to chodziło. To już ognie piekielne ustały. Tutaj moje sprawy się robią. Zawsze muszę wychwycić ten moment. No bo to jest bardzo spektakularne, widowiskowe. Rano tutaj Khmerzy zaczynają. Chińczyk wstał, obudził się, pojechał gdzieś pewnie po towar. No i wjechała nam taka jajecznica i takie zieleniny. Dobra, zamówiłem taksówkę. Wpierw ją odwiozę i jadę coś załatwić do Chińczyków. I tyle. Słuchajcie, sprawy pozałatwiałem. Jestem na mieście, z której odwiozłem, wracam na bazę. Będzie Misia pewnie. Jeszcze sobie zapalę przed wejściem do taksówki. Jesteśmy przy Central Markecie. To też dużo chińskich interesów. Ja u Chińczyka byłem jednego. Taki jeden z najstarszych shopping malli, tak? To jest centrum handlowych w mieście, no już teraz przebudowany. Tak przynajmniej opowiadają ci, co kiedyś tu byli, mieszkali, przyjeżdżali. Słuchajcie, musimy zmienić opatrunek, bo gdzie nie chodzę, to znaczę swój szlak krwią. Prawda, Krzychu? Prawda. Teraz mam wodę utlenioną wietnamską. I co? No byłem u Chińczyka coś załatwić, już tak bez szczegółów, ale też tam w szoku. Przyszedł, kurde, o 12:00, kuleje. Niedawno byłem tam w gipsie, teraz przyszedłem, kuleje, krew się leje, ale wszystko załatwione jak trzeba. Co dzień numer jakiś. Mucha mi lata. Muchy mi się zalęgną w łokciu. Czy odciąć? Nie wiem. No, trochę się, kurde, pokrzaczyło, myślałem, że słabiej. No, ale lepiej jakbyś jakoś tak trzymał, nie? Czy na zgięciu? Nie na zgięciu, tak właśnie. Dobra. No robi się białe, to dobrze.
Czekaj, delikatnie ci przetrę. Jeszcze raz popsikam, ok? Mhm. Dotknij może. No tak, tak będę, a tylko wiesz. No. Aha. Będziesz operował? No będę operował, no. Z Kanady. Ladies. Najlepsza jakość. A. No dobra, dawaj łapskę. Krzychu, uważaj, żebyś sobie teraz ty tutaj palca nie odciął. A ja przepraszam, ale ja uważam. Jak tą sal... Uważaj, nie wkładaj tam palca. Bo kto mi pomoże? Krzychu już mi drugi raz pomógł przy wypadku. Działają sanitariusz. A za mną schodził. Jeszcze byłem na półpiętrze i kto tam? Kto ja tam wszystko schodzi? Rzuciłem i biegiem, no, biegiem. Ja też rzuciłem. Pranie ratowa i telefon rzuciłem o siebie. Biegiem ratować. Tylko ubudowu było. Uważaj, uważaj, nie wkładaj palców tam pod, od tej strony. Jak sobie... A wygadasz. A jak mam wybrać to? Siekierką? Wyłącz maszynę. Z... Proszę przestrzegać standardów. No ja przestrzegam właśnie. Idę na front składać film. Chcę tylko jeszcze zapewnić, że wypadki nie są robione specjalnie pod wyświetlenia. Po prostu zbieg nieszczęśliwych wypadków, ale jakoś to będzie. Słuchajcie, lajkujcie, subskrybujcie i do następnego odcinka. Pozdrawiam. Cześć.